Zamawiałem kurs. Nazwisko Szprot, tak? Teraz Szprot, ale za 20 minut skwarka! Fajnie się trafiło, że pan ma takie auto czyste i białe. Leć na przystanek, bo tam worek z dekoracją został! Bagażnik pojemny. Bagażnik niepotrzebny! Będziemy dekorować samochód! Jak to dekorować? Zaraz mamy ślub w kościele i pan będzie naszym kierowcą! Pan się zgodzi! Pan się zgadzać nie musi, bo ja już za ten kurs w aplikacji zapłaciłam! Kochasz mnie? Kocham cię! To do roboty! Prywaciarz za limuzynę chciał 2000! Pana 22 zł! Nie ma pan żadnego garnituru! Krzesny, miał wczoraj urodziny! Jak pan z organami stoi? Żołądek, dwunastnica... Instrument! Biegnij po organy! Ale przecież to jest akordeon! Jeden flet! Organista chciał aż 200! Pan nam chwilę zagra pod kościołem! Wojtuś, sprawdź, czy panu klakson działa! Będzie pan pipkał! Pan nam zrobi jeszcze zdjęcie! Jedziemy! Pan tym wystrzeli po mszy, niech poleci złoty deszcz! Zapomnij panu na piwku. Jedziemy. Ja mam nadzieję, wie pan, że ja o wszystkim pamiętałam. Dzień dobry, czy mógłby pan po mnie przyjechać? Jestem w Łodzi. Proszę pani, ja też jestem w Łodzi. A na jakiej pani jest ulicy? Proszę pana, ja nie wiem, bo tutaj nigdzie nie jest napisane. No dobrze, ale co pani widzi? Boję. Ale czego się pani boi? Proszę pana, ja nie mam żadnych lęków. Proszę po mnie przyjechać. To może będzie łatwiej, jak pani mnie znajdzie, to wyślę pani pineskę. Proszę pana, broń Boże, przecież tu się może przebić. Proszę pana, mokro mi, no. Pani, problemy kobiece mało mnie interesują. Proszę podać swoją lokalizację. Momencik. Pan mi poda współrzędne. 52 stopnie północnej. Na północy. Wie pan co, już nie jestem w Łodzi. Już mnie kapitan odwiózł. Dziękuję za pomoc. Wolny pan jest. Zapraszam. Piąta B! Wysiadać z autokaru! Jaka piąta B? Zawsze grzeczna i przygotowana. Trójka dzieci i pani, tak? No bo to jest pięcioosobowy samochód. Proszę pana, my wczoraj byliśmy z klasą na wycieczce w cyrku i 15 dorosłych klaunów weszło do malucha. Proszę pani, ja widziałem różne cyrki, ale wiem jedno, że do tego samochodu wchodzi 5 osób. To ja panu udowodnię, że nie. Klaso! O! No! 8 dziewczynek, jakby ładnie weszło. Grzecznie tutaj siedzieć. Dlaczego nie pojedziecie autokarem? Za autokar zapłaciłabym 1000 zł, a u pana 4 dychy. To ja wolę te pieniądze na jakieś atrakcje dla dzieci przeznaczyć. Chłopaki, oddawać mi te lody, bo panu na welur skapnie. Zje pan ludzika ze mną? Nie będzie pan używał hamulca ręcznego. Maciuś, usiądź na hamulcu. Pani Barna? Zamykaj pan! To jest jednak silnik. A jak się tam Marysia usmaży? Wyłazić mi spod sprzęgła! Przecież pan tego będzie używał. Bartuś, do schowka. Jedziemy. Widzi pan, jak się ładnie zmieściliśmy? Gdzie wy w ogóle chcecie jechać? Do Muzeum Sosów i Przypraw. Przecież to tutaj jest. Tak szybko? Klasa, wysiadamy. Słuchaj, przy tych korkach teraz to ja będę u ciebie za godzinę. Jestem do 20 minut. Proszę się zatrzymać! Proszę, proszę wjechać! Dzień dobry, jestem przydrożnym wolontariuszem, sprawdzamy nawodnienie kierowców. Pił pan dzisiaj wodę? Ale proszę nie lać wody. Proszę powiedzieć, o co chodzi, bo się śpieszy do klienta. Ciii. Wodospady może, wodospady, dużo wody, woda, 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 picie, picie, picie. Ciii. Chlup, chlup, chlapu, chlapu, chlup, chlup, chce ci się, siku. Przepraszam bardzo, zaraz wracam. Nie poddawaj się złu, świeży bądź został cool. Mentos to jest obcy twój. Tak, halo! Beata, cały bus pas mój. Jadę do ciebie. O, jest pan Hubert. Dzień dobry, na Brajanek, tak? Tak, tak, tak. Tak, tak, zapraszam, zapraszam. Cichutko. Nie, 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 synek sam pojedzie. No dobrze, a jak ja z niemowlakiem mam sam jechać? No jak jechać? To jak bez niemowlaka. Gaz, hamulec, pan tylko zapnie mi Brajanka, żeby nic mu się nie stało. Dobrze, ale są przepisy ruchu drogowego. No przecież nie mogę z dzieckiem jechać bez fotelika. Jak ile on ma? 4 miesiące, 5 miesięcy, 6 miesięcy? Ile on ma? Ja panu nie muszę udzielać informacji, ile miesięcy ma Brian. Pan się cieszy, że pan wie, jak ma na imię. Jest coś takiego chyba jak RODO, tak? Mój Brajanek najbardziej lubi spać podczas jazdy samochodem. Tu mi nawigacja pokazuje, że mam z dzieckiem 500 metrów jechać. Gdzie my mamy jechać? Nigdzie, dookoła bloku jeździć. Brajanek najbardziej lubi usypiać właśnie w podróży. Mógłby pan po mnie przyjechać? Jestem w Maku. No proszę, też pani lubi złote łuki? Mój chłopak nie jest łuki. Mariusz się nazywa. Chciałabym jak najszybciej wrócić do domu. Od tego zapachu już mnie głowa boli. No, mi też kurtka przesiąkła, a parę minut tu jestem. Ale zbieg okoliczności. Może jesteśmy w tym samym miejscu? Bardzo możliwe, no ja jestem przy toalecie. A tu jest w ogóle toaleta? Mi właściciel terenu mówił, żebym w krzaki chodziła. Żartowniś. Cały dzień nic nie jadłam. O, mak, w ząbki kuje. Wie pan, że nigdy nie próbowałam? Nie, nie kuje nawet. Ale w małych ilościach takie rzeczy nie szkodzą. Serio? To ja trochę zjem. Wyślę panu lokalizację, dobrze? Wie pani co? Pani jest po drugiej stronie miasta. Ja tutaj żadnej restauracji nie widzę.
Gdyby tu była jakaś restauracja, to przecież bym tego nie jadła. Poproszę jeszcze szejka. Jasne. Abdullah, do telefonu! Sabah al-Khair. Słuchaj, muszę kończyć, bo już klientka jest. Dobra, no, hej, hej. On już przyjechał. Rozmawiaj ze mną całą drogę, żebym się mogła czuć bezpiecznie w tej taksówce. No, gadamy, gadamy. Ja specjalnie z tym taksówkarzem się umówiłam tutaj na tym drogim osiedlu, żeby myślał, że jestem bogata. Beatka, przecież on w ogóle nie umie po polsku. Widziałaś kiedyś Polaka w przewozie osób? Fiatem po mnie przyjechał. Gburbo nawet nie zagada. Ale to może i lepiej, bo by zaraz numer telefonu chciał. Żebym się z nim umówiła, to musiałby mieć co najmniej Volkswagena. Prosiłam go, żeby mnie pod ambasadą wyrzucił, że niby taka ważna jestem. Czekaj na mnie chwilę, bo jeszcze będę musiała stamtąd dojść. Beatka, kończę, kończę, bo już tutaj się pan zatrzymuje. No, nara, nara, nara. Właśnie dojechaliśmy na miejsce. Miłego dnia. No, bezczelny. Nawet nie uprzedzi, że Polak. Dzień dobry. Przepraszam, zajęty jestem. Jestem zajęty. Mnie nie interesuje pana stan cywilny. Ja mam zaraz kurs. Co pani mi robi z tym telefonem? Proszę. Już pan nie ma. Niech pan mi zaufa. Dobrze pan na tym wyjdzie. Ja muszę jechać na aplikację, więc proszę zamówić kurs. Procedury ogarnięte. Możemy jechać do Gdańska. Witajcie, dziewczę, Janicka. Twarde zawieszenie. Ma pan jakąś torbę? Będę wymiotować. Zatrzymujemy się. Trzymaj, coś mi tu wpadło. Ale gdzie mnie pani? Nie jesteśmy. Kurs się jeszcze nie skończył. W jakim sensie się nie skończył? Nie mam osoby towarzyszącej na wesele, więc poszedłby pan ze mną. Tu jestem w pracy, zresztą nawet jeśli to ja nie mam garnituru. Jak zawsze pomyślałam za nas dwoje. Proszę pani, ale to jest za małe. A buty cisną? Buty akurat dobre. Oto to! W tańcu najważniejsze jest wygodne obuwie. Idziemy. Słuchaj, ja nie mam kasy. Złapię stopa i zaraz u ciebie jestem. Podwiezie mnie pan do centrum? Zapraszam. Dziękuję bardzo. No i pięknie. Kursik wpadł. Fajnie, fajnie. Pada, to lepiej samochodem. No tak, dziękuję, dziękuję. Mało teraz w tych czasach dobrych ludzi się spotyka. Miły pan jest, naprawdę. No taka pogoda, no dziękuję panu bardzo. Dla mnie normalne zachowanie, że zawożę ludzi na miejsce. Ale nie jest łatwo o takich ludzi jak pan. Bez przesady, no przewóz osób jest łatwo dostępny. Sąsiada nieraz prosiłam o podwózkę, nie bardzo chciał. Też pracuje w korporacji? Na pewno, bo to taki goguj, że ciągle w garniturze chodzi. To ciekawe, w naszej korporacji nie jest to wymagane. Tu będzie okej, proszę się zatrzymać. 17. W radio mówili, że dzisiaj będzie 10 stopni. 17 zł do zapłaty. Ale ja na stopa machałam. Złapała pani taksówkę. Nie mam pieniędzy. Dogadamy się. Proszę się wypiąć. Ale tak tutaj? Z pasów się pani wypnie. Jeszcze trochę. Auto czyste, ale do sucha nie wytrę. Dzień dobry. Jana Kazimierza 8. Och, jedziemy fajnie. O, taki płyn bym potrzebowała. Mogę tego płynu troszkę użyć? Ale to płyn do spryskiwaczy. To mi się przyda. O, cytrynka. Fajne, fajne. Wie pan, bo ja nie wzięłam tego płynu micelarnego swojego, ale to na alkoholu to myślę, że też zmyję. Nie ma pan lusterka tutaj z tyłu? Dobrze, ale niech mi pani nie zasłania, bo nic nie widzę. No. Może pani przestać? Jakby pan tak mógł nie trząść, dobrze? Bo ja usta teraz robię. Pani, drogi jakie są, takie są. A to hybryda? No tak. A to nie! Dobrze, że akurat czerwone, to szybko mogę podmalować. O, te akcesoria też mi się przydadzą. Gdzie jest to? Jesteśmy na miejscu. O, tak, to tutaj już jest. Przecież to jest salon kosmetyczny. No tak. Po co pani to wszystko robi? Nie mogłabym do Pelaśki taka niezrobiona przyjść.